eksploatacją, no tym mówiąc wprost, lepiej na tym wyjdą. Natomiast no, oczywiście są też pewne niebezpieczeństwa, bo taki podmiot wtedy, biorąc na siebie większość ryzyka związanego z inwestycją, no również sobie za to liczy. W związku z tym musimy rzetelnie przeanalizować, co nam się bardziej opłaca i co będzie korzystniejsze. Druga forma to jest zaciągnięcie jakiegoś kredytu, tak? Druga forma to jest zaciągnięcie kredytu, wypuszczenie obligacji pewnie, no i jednak mocne takie nadwątlenie naszych możliwości inwestycyjnych, no i wejście w zadłużenie, czyli w dług publiczny, co nigdy nie jest. Dobrze, czyli to w tej chwili się dzieje, tak? To się w tej chwili dzieje. Myślę, że w tych najbliższych miesiącach będziemy już... A proszę mi powiedzieć, jeszcze wracając do lokalizacji szkoły na Borku, która mi się nadal nie bardzo podoba. Dostałam od czytelników takie sygnały, że to będzie bezpośrednio graniczyło z naszą przypompownią ścieków, z oczyszczalnią ścieków. I tam są takie otwarte powierzchnie, gdzie po prostu no, jest jednym słowem smród. Czy to prawda? No to nie będzie bezpośrednio sąsiadowało, bo tam przecież mamy jeszcze garaże, czyli to jest w pewnej odległości no niedużo mniejszej niż obecne przedszkola, w których przecież żadnych, pani się zgodzi, głosów na temat tego, że niekorzystne zapachy są, no ale to jak jest zły wiatr, to nawet do Nowej Wsi może dochodzą jakieś nieprzyjemne zapachy. Tak. Dobrze. Tam są też przecież bloki, no też pytaliśmy ludzi, którzy tam mieszkają, choćby radnego Wilka, który jest też wielkim orędownikiem tej szkoły i który mieszka tam w jednym z tych bloków. I on mówi, że no, na chwilę obecną nie widzi takiego problemu. Ponieważ nie widziałam planów, proszę mi powiedzieć, bo to drugi taki sygnał czytelników, że ta szkoła składa się z dwóch obiektów. Prawda to? Nie, szkoła ma być tak naprawdę jednym obiektem. Ja już pani pokażę, żeby było widać, jak wygląda. Natomiast z takimi jakby trzema segmentami, one będą ze sobą połączone. Natomiast chodzi po pierwsze o to, żeby na przykład rozdzielić dzieci tego nauczania przedszkolnego, tak, czyli klasy 1 i 3 plus oddział przedszkolny. Czyli podobnie jak Gdzie Zdrowie. Tak, w odrębnym segmencie byłyby dzieci starsze plus oczywiście stołówka i w odrębnym, ale połączonym, tak? W segmencie byłaby hala sportowa plus jakieś tam pomieszczenia towarzyszące, tak żeby na przykład można było wyłączyć też i zamknąć i na przykład wynajmować samą halę bez konieczności, no nie wiem, zapewnienia ochrony w całej szkole. A ten plan, tak widzę, jakby tak dobrze go przestawić, to w Nowej Wsi też pasuje. No właśnie nie pasuje. Nie pasuje. Ale boisko mogło być z innej strony. No na przykład. Natomiast ja powiem coś, o czym już też wielokrotnie wspominałem. Moim zdaniem koncepcja budowy szkoły takiej samej, tak? Nie na Borku, tylko w Nowej Wsi. No po pierwsze by sprawiła, że cały strumień ogromny przecież z Borku by się musiał gdzieś przemieszczać do jakiejś szkoły, czy do dwójki, czy na Polną, czy do Nowej Wsi. I teraz też się przemieszcza. To po pierwsze, no ale to zaraz pani wyjaśnię, że to jest zupełnie inne przemieszczanie się. Po drugie, w Nowej Wsi musielibyśmy budować w miejscu, gdzie jest szkoła i się uczą dzieci. No nie można przez rok prowadzić inwestycji jednocześnie. To już też mówiliśmy na spotkaniu i to już mówię nawet chyba sołtys na sesji. Że można tak zrobić, że to co jest w tej chwili zostawić, jeszcze tam no, ale na czas budowy. No jak budować? Za płotem budować na polach, a to potem na przykład wyburzyć i zrobić boisko. Czyli zrobić płot wokół szkoły obecnej, a wszędzie albo odwrotnie. Plac budowy nie, zrobić. Płot śmigłowcami dzieci dowodzić. Płot wokół placu budowy. No, w Czarnkowie, w Szamotułach ostatnio właśnie działka. No ale gdyby wykorzystać działkę w Nowej Wsi, to by prawie, że trzeba było okrążyć to, co się obecnie tam znajduje. No bo przecież... No jak, co za problem? Okrążyć. Dobrze. Dla chcącego nic trudnego mówił mój tata i zawsze się to zgadzało. No ale komfort dzieci naprawdę przez ten nie rok, czy ponad rok, oczywiście, że tak. Dobrze, to skończę, bo to i tak się tutaj mijamy z naszymi
Rozumiem, że taki komplet mam, to ja tam potem tak, ja to oczywiście pani przygotowałem. I jeszcze o tym, tak? o tym strumieniu ruchu. Mm-hmm. No jak my mówimy, że w szkole dla 500 dzieci, powiedzmy, że ze 300 byłoby z borku, no to jest jasne, że dla tych 300 dzieci, no tak liczymy, że ponad połowa to będą dzieci z tego najbliższego otoczenia, których nie będzie trzeba dowozić. Mm-hmm. No to już tego ruchu nie ma. Tak. Natomiast gdy szkoła będzie na Polnej, nie wiem, jak którzy chcieli, przy cmentarzu, no to wtedy ruch związany z przewiezieniem 500 dzieci będzie z tego borku i później na ten borek, no jednak musiał zaistnieć. To jest zupełnie logiczne. No dobrze, panie burmistrzu, skończmy w takim razie. Dziękuję, że poświęcił mi pan czas. Myślę, że mi pan wiele wyjaśnił. Oczywiście nie przekonał mnie pan, to no, normalne, ale... Pani się nie da przekonać, ale nie ale w każdym razie i tak, chwilę, się, i tak jak to mówią, i tak władza zrobi, co będzie chciała. Nie, ja tylko mnie boli, że to, że po prostu... nadal uważam, że rodzice z Nowej Wsi zostali zlekceważeni, bo im się nikt nie zapytał, czy chcą. Rodziców z jedynki się pytają, czy chcą, czy nie. Rodziców z Nowej Wsi nikt się o nic nie pyta. To jakby to musiało być. A mi się to akurat nie podoba. Dla Nowej Wsi mamy zaprojektowaną i już uchwałą podjętą lokalizację na Polnej. No przecież obiektowi na Polnej nie można niczego zarzucić. No, to nie, oprócz tego, że na Polnej to jest Nowej Wsi. No, kawałek dalej dla niektórych. Dziękuję. Ale tylko dla niektórych. Dziękuję panie burmistrzu. Uścisk ręki na koniec, że przywołał, ale patrzy pan na mnie tak. Tak, oczywiście. Dziękuję. Dobra.